Czy myśleliście kiedyś nad tym, co by było, gdyby było więcej opcji zrobienia zbroi? Gdyby była na przykład zbroja drewniana, zbroja kamienia, czy nie wiem, zbroja z dirtu, z jakichkolwiek takich itemów totalnie naturalnych, które możemy zdobyć wszędzie w Minecraft. Jeżeli nie, to w dzisiejszym odcinku właśnie taką opcję będziemy mieli. Skraftujemy przedmioty totalnie z wszystkich możliwych rzeczy, które są w Minecrafcie. Ale zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby widzieć, co tutaj się dzieje. Ja myślę, że warto zostawić subskrypcję, to was nic nie kosztuje, a zawsze możecie ją zabrać, jak wam się na przykład znudzi. Więc zachęcam do tego, żeby to zrobić i zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ tam myślę, że warto wbić. Ja wam powiem, że na dany moment, jak tak teraz sobie patrzę tu na Instagrama, aż wam to pokażę tutaj, uwaga, jest tutaj na dany moment 39,2 tysiące osób. Brakuje 800 osób do tego, żeby dobić 40 tysięcy na Instagramie, więc jeżeli jesteś tutaj i nie jesteś na Instagramie, to koniecznie wbij, zaobserwuj mnie tam i bądź tam razem ze mną. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie już oczywiście w Minecrafcie, na naszym nowo stworzonym świecie, na którym będziemy próbować robić itemy totalnie z wszystkiego. Z trawy, nie wiem, czy nam się uda, bo musielibyśmy mieć nożyce, ale na pewno z drewna będzie się dało. Więc ja rozpocznę od takiej totalnej, jakby takiego totalnego luzu, zróbmy sobie narzędzia. Narzędzia, które pozwolą nam na to, żeby wydobywać wszystko w szybszym tempie, tak żebyśmy mogli zrobić lepsze narzędzia od razu. W sensie jakieś tam obsydian zbroje czy coś tego typu, no nie wiem, czy nam się uda w dzisiejszym odcinku, byśmy musieli strasznie długo grać. No ale mam nadzieję, że... O, mam tu ziemniaka i ten już, no to kurczę też fajnie. Dobra, czekajcie, zróbmy sobie crafting i teraz tak, ja bym zrobił sobie na szybko tylko takie coś, patrzcie tutaj. A, mam ziemniaka, sprawdźmy to. Nie da się zrobić ziemniaka, dobra, z ziemniaka się jednak nie da, dobra, to nieważne. Ale będzie się dało na pewno z dirta, czekajcie, chcę zrobić dirtową tą łopatę, uwaga, dirt, łopata. A nie, to da się tylko zbroje w takim razie. Dobra, myślę, że narzędzia też. No to w takim razie da się tylko zbroje, więc zbierzmy sobie 4 i zobaczmy, czy to działa, bo ja już zgłupiałem. Może to nie działa i może ja teraz właśnie gadam sam do siebie, nie pod... Nie, no działa. Dirt bootsy, normalnie, patrzcie. Jak to wygląda świetnie. Ej, dobra, czekajcie, ja robię sobie normalne narzędzia, zróbmy w takim razie. Skoro narzędzi się nie da kraftować, to okej, zróbmy po prostu jakieś narzędzia, żeby nam pozwalało to wydobywać i spróbujemy zrobić najbardziej wykokszoną zbroję w Minecraft, jaka jest w stanie nam, prawda, się zrobić, więc uwaga, mamy 3, 4, 5, uwaga, 6, to nam wystarczy na siekierę i na... O, weźmy jeszcze jedną, żebyśmy sobie mogli zrobić łopatę. To jest chyba dobry pomysł, dobra, weźmy dwie, zrobimy sobie dwie łopaty, bo czemu nie? Bo mnie stać, mogliśmy jeszcze miecz zrobić, no ale dobra. Zróbmy tak i teraz robimy coś takiego, robimy siekierę, robimy kill off, robimy łopatę, robimy pum, 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 dobra. Co to jest w ogóle za pump? No, nie potrzebnie zbierałem to, bo teraz ja bym chciał zbierać trochę więcej dirta, żeby na samym starcie zrobić sobie po prostu najzwyklejszą, nikomu nie przeszkadzającą, piękną, dirtową zbroję. Bo jestem ciekaw, jak będę wyglądał cały w dirtowej zbroi. Tego jestem naprawdę mega ciekaw. Więc uwaga, skraftujmy sobie całą dirtową zbroję. Uwaga, robimy tak to, robimy to i robimy to. Okej, okay, i mamy, uwaga, cały dirt człowiek. No przecież to tak świetnie wygląda. Ja uważam, że powinny być takie jak to się nazywa, takie zbroje. Więc uwaga, mamy zbroję. Ty, ale moglibyśmy od razu zrobić w sumie drewnianą, bo w sumie to mamy drewna tutaj sporo. Więc to już by była chyba trochę lepsza. Możemy porównać w ogóle, czy będzie lepsza drewniana, czy jednak nie drewniana. To się zaraz okaże, ale dobra, uzbierajmy sobie więcej drewna, żeby mieć go po prostu do zrobienia właśnie takiej zbroi. Potrzebujemy tego tak naprawdę 6 w sumie, tylko a mamy już 10, więc trochę mnie poniosło, a nawet nie byśmy potrzebowali, bo już trochę tutaj tego mamy, ale... A nie, bo to są z desek! O kurczę, dobra, to czekajcie. To jest jeszcze, to jest w ogóle tego strasznie dużo. Dobra, zróbmy sobie w takim razie coś takiego. Dirtowa zbroja jest okej, okay. Ile ona ma? Armor plus 2, a tu jest armor plus 1, ale daje efekt jakiś, okej, okay. Ej, to nam daje jakiś... Nie no, super są te zbroje, no widzowie, takie zbroje powinny być w Minecraft, no przecież nie powiecie, że nie, powinny być, oczywiście, że powinny być. Dobra, przejdźmy dalej, zróbmy sobie taką drewnianą. Jestem ciekaw, czy taka drewniana od tej deskowej będzie lepsza, ponieważ ta ma jakiś armor plus 1, ale efekt ma jeszcze jakiś narzucenie, ja sam nie wiem, jaki to jest efekt, szczerze mówiąc. Nie wiem, totalnie nie mam zielonego pojęcia, ale dobra, zbierzmy tego drewna tak, żeby zrobić z tego zbroję drewnianą, bo jestem mega ciekaw, aczkolwiek chciałbym zrobić też w sumie z kamienia, więc zaraz będziemy zbierać kamień też. Ej, mało mam strażnie tego drewna, czekajcie, musimy tu zbierać więcej tego. Tu, chodź tutaj drewienko, musimy cię zciąć, prawda, w trybie natychmiastowym. Dobra, ile mamy? 16, 17, czyli potrzebujemy jeszcze 6 plus 4, to jest 7. To drzewo, mam nadzieję, że mi zaspokoi, nie zaspokoi raczej, to będziemy jeszcze musieli jedno obok zciąć, tak mi się wydaje. I mamy 20, 23, tak jak myślałem, czyli potrzebujemy jeszcze jedną i dobra, i teraz robimy
Da się, okej. Ej, ta będzie totalnie dobrze wyglądać. Ja, już mi się podoba. Już mi się podoba ta zbroja. Ej, dlaczego? Ona tu wygląda inaczej. To wygląda inaczej od tych. Ale dziwne to jest. Widzowie, co, albo coś mi się zepsuło? Nie no, aha. Już rozumiem, bo to chodzi o to, że to jest pień od dołu do góry. Ja rozumiem, dobra. Ej. Totalnie dziwnie to wygląda. Ale dalej nie wiem, jaki ona jest, jaka jest ona jest mocna. Ma armor. To jest to samo? Nie, tu jest oak plant, a tu jest log. Mamy dwa... Co jest grane? Aha, coś mi się tu zepsuło, okej. Okay. Czekajcie, muszę sobie zrobić porządek w ekwipunku. Zróbmy sobie tak. Tu jest dirtowa zbroja, więc postawmy ją w ten sposób. Tu jest drewniana. Czy to jest... O, to jest log, dobra. Coś takiego, tu jest log, okej. Okay. Tu jest kolejna tylko z desek. I teraz porównajmy, jak to wygląda z armorem. Armor plus jeden, armor plus dwa... Plus jeden, czyli to jest dokładnie to samo, to się totalnie niczym nie różni. Okej, czyli w sumie tak naprawdę nie było warto, po prostu, krótko mówiąc. Ale zbierzmy sobie kamienną, bo jestem pewien, że kamienna zbroja będzie miała więcej tego armoru. Przynajmniej mam taką głęboką wewnętrzną nadzieję. Dobra, zbierzmy sobie jeszcze owce, żeby mieć jakieś żarcie. I może będziemy mogli zrobić wełnianą też chyba. Będziemy mogli zrobić wełnianą zbroję. Ej, to w sumie powinienem mieć żelazo, żeby zebrać ich nożycami, wtedy byśmy mieli szybciej. No dobra, trudno, najwyżej nie będziemy mieli, albo znajdziemy jakąś jedną owcę, ofiarę. Dobra, i idźmy w takim razie zebrać trochę więcej tego, jak to się nazywa, stona. Czy ja tam widziałem wioskę? Czy ja tam widziałem, że tam się coś, jakiś dym unosił? Może tak, może nie, nie wiem, zaraz tam przyjdziemy zobaczyć, może tam będzie jakaś wioska. Ale tymczasem zbierzmy sobie sporo tego kamienia. Mamy 4, tu jest 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, okay, i musimy jeszcze zebrać kolejne 10. Dobra, czekajcie, bo ja już się pogubiłem. 15 mamy, dobra. Zbierzemy 24, zrobimy sobie zbroję kamienną, chociaż to będzie się różniło chyba, bo będzie i stone'owa i co by były stone'owa, co by stone'owa zbroja, ale... O nie, zostawiłem crafting tam, ale dobra, zrobimy sobie nowy w takim razie. Robimy nowy crafting, stawiamy i robimy tak, uwaga. Dobra, jest, okej, okay, czyli są z wszystkich totalnie bloków w takim razie możemy robić, czyli to się zgadza. I zróbmy tak, poustawiajmy to i teraz tu jest armor plus 2 dalej, no przecież to jest nienormalne. Jak to ma się... Czekajcie, a czy ja mogę z wełny? Wełniane normalnie, dobra, robimy. Robimy wełniana zbroja. Ej, mamy totalnie, robimy wszystkie zbroje w Minecraft, jakie są możliwe. To jest cel na dzisiejszy odcinek. Wszystkie zbroje w Minecraft na modyfikacji. Dobra, no to nam trochę długo zajmie, ale dobra, robimy. No, trudno, będzie dzisiaj odcinek 3 godziny i tyle w temacie. Nie no, żartowałem, widzowie, nie zrobię. O! Musimy z tego zrobić zbroję, tego jestem ciekaw. Potrzebujemy 24 znowu. I teraz na złość będzie mi wypadać mnóstwo tego, no oczywiście, krzemień co drugi blok będzie mi wypadać. No jasne, dwa pod rząd i dlaczego nie? Jak trzeba, to nigdy nie ma, jak nie trzeba, to leci jak głupie. Dobra, zróbmy tak, mamy 24, no znowu nie wziąłem sobie craftingu, czyli tradycyjnie i robimy tak, uwaga. Da się. No nie no, to jest totalnie powalone, przecież takie zbroje tu można robić, że to jest szok. Dobra, czekajcie, poustawiajmy to jakoś. Zróbmy tak. Coraz mniej miejsca w ekwipunku mamy, ale to nam niczym nie przeszkadza. Wywalmy takie niepotrzebne rzeczy, to jest nam totalnie niepotrzebne. Ziemniak zostawia żarcie, zawsze może się przydać w pewnym momencie naszej kariery tutaj. O nie, zabrałem to. Rzućmy to, nie chcę tego. Okej, okay, i teraz tak, polećmy. Ja bym zdobył... Żelazna zbroja już niczym nas nie zaskoczy. Co by... Z liści. Potrzebujemy żelazo, żeby zrobić liścianą zbroję. Tego jestem mega ciekaw. I później jakąś obsydianową też by się przydała, ale do tego będziemy potrzebować już diamentowego kilofu. To nam trochę zajmie, coś tak czuję. To by nam zajęło mega długo chyba, żeby zrobić coś takiego. Ale mamy też owce, więc wełnianą by można było zrobić całą. Kurczę, no fajnie by było, ale muszę znaleźć kopalnię gdzieś jakąś, żeby zejść i zebrać sobie właśnie tego... O nie, do wody wpadłem. Żeby... Tu jest andezyt. Czekajcie, czy możemy z andezytu zrobić? Ja, wiecie co, zrobię po prostu buty, żeby zobaczyć, czy się da i ile one mają jakby armoru, bo założę sobie te buty, fajne są takie białe. Zobaczmy, jak to wygląda. Można! Kolejna rzecz, której można zrobić. Ej, a mam pytanie, czy z craftingów dałoby się zrobić, że do craftingu wkładać craftingi, żeby skraftować? Ej, to by było totalnie dziwne, jakby tak się dało zrobić. Ale możemy to później sprawdzić w sumie, dlaczego nie. Ale mamy też granitowe, dobra, no to mi się podoba. Węgiel, nie no, z węgla nie będziemy mogli zrobić raczej, ale weźmy węgiel, bo nam się przyda później do przepalenia tego...
żelaza, który znajdziemy, żeby móc zrobić żelazną zbroję, aczkolwiek, znaczy żelazną zbroję, żeby móc zrobić żelazne narzędzia, ale jakbyśmy znaleźli żelazo, to moglibyśmy spróbować z rud żelaza zrobić zbroję. Ciekawe, czy jest z rud żelaza zbroja, że jest żelaza przepalonego i z rud żelaza, to by było mega pokczap, jakby tak się dało zrobić. Tylko ja nie mogę znaleźć żadnej tutaj kopalni, no co jest nie tak? Dajcie mi jakąś kopalnię, bo... O nie, wpadłem sobie do wody. Proszę, dajcie, tam coś, nie ma nic. Jest żwir. O nie, creeperki. Zostawcie mnie. Ała. Dobra, uciekamy, udało się nam uciec. Mamy mało żarcie mamy. Wyrzucam te granitowe, one są średnie. Nie podobają mi się, nawet wyglądają źle. Więc olejmy je, ale ja bym tu... O, czy tu będzie jakaś kopalnia? Oczywiście, że nie. Dobrze. Zapamiętam sobie na przyszłość, zapamiętam. Znajdźmy jakąś kopalnię, bo ja potrzebuję kopalnię, żeby móc tam zebrać jakieś żelazo, tylko nic mi się tu nie trafia. No nie, no tragedia, jeszcze mnóstwo tych creeperów tutaj jest. No zostawcie mnie, jeszcze nie mam żarcia już, o nie! Wybuchnij! A nie, nie wybuchniesz, to ty wybuchnij. O nie, ty wybuchniesz. O kurde, dobra, zbierzmy sobie te świnie też, bo ja potrzebuję żarcie. Dobra, mamy żarcie, uwaga, chodź tu, pum! Dobra, mamy żarcie, mamy go trochę, dobra, to jest już dobry znak. Zjedzmy sobie ziemniaka. No zjedzmy ziemniaka, bo nie mam nic innego. Nie wiem, on chyba daje najwięcej jako surowy. Chociaż nie wiem, nie jestem pewien, dobra, chyba nic nie daje i tak. Dobra, znajdźmy sobie jakiś... Kopalnia, dalej szukamy kopalni, bo ja potrzebuję ją jak spragniony wody. Takie porównanie, ha? Widzowie, nie spodziewalibyście się takich porównań u mnie. Dobra, gdzie jest ta kopalnia? No nie wiem, nie mogę znaleźć kopalni. Denerwuje mnie takie coś. Dlaczego normalnie kopalnie są, a jak ja jej potrzebuję, to nigdzie nic nie ma. Jestem zły. No nie ma kopalni, widzowie, nie ma kopalni i tyle w temacie. Dobra, ja widzowie proponuję... zamknijcie oczy na chwilę. O, są kopalnie, jak miło. Mamy spawner, dobra. Akcja grawitacja, lecimy w spawner. O nie, nie to, tutaj. Lecimy w spawner. O nie, zrespił się. O nie, zostaw mnie. Nie, żartowałem, ja jednak nie chcę. Zostawcie mnie. Dobra, jesteśmy tu bezpieczni. Załóżmy sobie, która zbroja jest najlepsza, bo potrzebuję coś na ochronę swojej dupy, że tak ujmę. Załóżmy tą drewnianą, może ona być... A nie, tu nie założyły nam się wełniane. Dobra, dajcie mi spokój. Kurczę, dobra, musimy zebrać coś... Dobra, wiecie co? Ja zrobię tak. Tutaj przechodzimy. Robimy tak. I szybko bierzemy, co tu wejdzie. Co się uda. Dobra, bierzmy to. One już tu idą, ja już to słyszę. Dobra, udało nam się. I schodzimy na dół. Tu będziemy mieli żelazo. Tylko ja nie mam żarcia w ogóle, no przecież to jest jakaś tragedia. Dobra, zbierzmy sobie tu, żeby przepalić to. Dobra, widzowie, przepraszam was za takie cheaty, ale po prostu muszę zrobić tak, żeby ciekawy był odcinek. A na survivalu to by się nie dało tyle robić. Wiecie, o co chodzi, że już bym tu zginął pewnie zaraz. Dobra, zróbmy sobie tutaj to. Nie! Widzowie, i tak zginąłem. No, nieważne. No i ja nie wiem teraz, jak tam wrócić, no. Co to ma być? Nie, no, tragedia totalna. Nie, no jak ja tam mam wrócić? Dobra, szukam tamtego miejsca. Dobra, widzowie, mam te itemy, ale tragedia. Tragedia totalna. Gdzie jest ten zombiek? Żebym ja drugi raz od niego nie zginął. Nie mam miejsca w ekwipunku. Załóżmy sobie ten set w takim razie. Załóżmy hełm. Ja już nie wiem, czy ja mam ten hełm, czy nie. Już mam straszny syf w tym ekwipunku. Trudno. Zbierzmy to żelazo, żeby mieć. I teraz tak, ja bym tu jeszcze chciał ten pies postawić, który miałem, żeby móc przepalić sobie tutaj w bardzo szybkim tempie. Nie żelazo, tylko żeby mógł przepalić sobie mięso, żeby miał co jeść już na przyszłość, bo już to jest tragedia. To jest tragedia, że ja w ogóle o tym nie pomyślałem wcześniej. I zbierzmy więcej tego żelaza, żeby spróbować zrobić żelazne rzeczy. Aczkolwiek ja już to sprawdzę teraz, czy da się w ogóle skraftować, nie wiem, buty. Nie da się, okej, czyli żelazo po prostu możemy sobie, że tak to ujmę, no nie wykorzystamy po prostu, już nie będę brzydko mówił, nie wykorzystamy tego, zbierzmy jeszcze jedno, żeby zrobić na jeszcze jeden piec, żeby się nam przepalało i żarcie, i żelazo i w ten sposób będziemy mieli narzędzia już od razu. Dobra, dajmy to tu, zbierzmy połowę tego węgla tu i lecimy szukać jakiś, ja bym diamenty chciał znaleźć, dajmy sobie cel. Obsydianowa zbroja na dzisiejszym odcinku. Obsydianowa, to nie jest naprawdę mega dużo. To jest, myślę, znośnie, tylko trzeba znaleźć obsydian i znaleźć diamenty. Wystarczy nam 3 diamenty i jesteśmy uratowani. No wydaje mi się, że będziemy w stanie tyle zdobyć. Taką mam szczerą nadzieję. Dobra, widzowie, bierzemy to żelazo w takim razie, bierzmy to całe mięso i lecimy w takim razie kopać, żeby znaleźć diamentowe rzeczy po prostu. No bo nie widzę innej opcji, jak po prostu pisać się na wykopaliska, bo potrzebujemy...
Po prostu potrzebujemy żelaza, diamentów, żeby móc znaleźć cokolwiek tak naprawdę, jakąkolwiek z tych. Żeby zrobić obsydianową zbroję, już się nie umiem wypowiedzieć. Dobra, zejdźmy na 11 poziom i zacznijmy kopać, tak, żeby móc, prawda, zdobyć te właśnie diamentowe rzeczy, bo są one nam bardzo potrzebne. Znaczy diamentowe, żeby zdobyć, dobra, jest 11 poziom, żeby zdobyć po prostu 3 diamenty. 3 diamenty to jest tyle, ja więcej nie potrzebuję, naprawdę. To jest nic. 3 diamenty. Co to są 3 diamenty, widzowie? To jest Czy to jest dużo? Czy ja naprawdę proszę o wiele? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Słyszę lawę. Tu gdzieś, czekajcie. Tu gdzieś na prawo. Jest tu dużo lawy. Okej. Okay. Czyli do obsydianu nie będzie trudno się dostać. Ale ty, czy diamenty będą tak samo łaskawe? Czy jednak nie? Ej, słyszę... Co? Ile? Jakiego mamy farta do diamentów dzisiaj? Ile diamentów? Dobra, palimy te zbroje. Ja nie potrzebuję tych zbroi, już jestem bogaty. Już jestem totalnie bogaty. Palimy całą zbroję. Co jest grane? Zostawiamy sobie tą jedną tylko. A tu jest cobblestone, no to jest gravelowa. To bierzemy tą, tutaj zakładamy, to jest gravelowe butsy. O nie, wyrzuciłem sobie kamienne w takim razie. Ale dobra, wyrzućmy całą resztę tych. To już nie potrzebujemy, my już jesteśmy bogaci, widzowie. Widzowie, ile diamentów, co jest grane? Ja prosiłem tylko o 3. Nie! O kurde, Jezu, jak się wystraszyłem. Dobra, nie było tematu. Udało nam się zdobyć to, udało nam się zebrać. Dobra, mamy ile diamentów? 6. A tu są jeszcze co najmniej 3. A co, będzie więcej? Dobra, mamy, jest gitara, siema. Bierzemy tutaj to, okej. I teraz tak, ja potrzebuję znaleźć wodę. Mamy tam wodę, mamy tu wiadro. I w ten sposób będziemy mieli bardzo łatwo obsydian. Więc, o, tu już nawet mamy, o kurczę, ta woda tak spływa. O nie, zostaw mnie. Dlaczego ja tam nie mogę wypłynąć? Dobra, cobblestone'owa zbroja ciągnie mnie na dno. Czajcie, cobblestone'owa zbroja ciągnie mnie na dno. Ja nie wiedziałem, że to ma takie właściwości. Teraz się dowiedziałem, nie mogłem wypłynąć na górę. Co jest grane? No nie wiem, to jest totalnie powalona akcja. Nie wiem, patrz, nie będę mógł tu wypłynąć. Będzie mnie ciągnąć w dół. Widzicie? Ciągnie mnie w dół, nie mogę wypłynąć do góry. Skaczę do góry, trzymam ciągle spację, nie da się. Ściągnę to i wypływamy normalnie. Nie wiem, totalnie powalone. Dobra, zamurujmy to, bo ja nie chcę tutaj tej wody na dół, żeby mi spływała. Nie, złą sobie zbroję wybrałem. Powinienem sobie zrobić z liści jakąś, czy coś tego typu. Totalnie, źle wybrałem. Bardzo źle, dobra, spłyńmy tutaj na dół. Nie, no jeszcze wiedźma będzie mnie tu torturować. Idź stąd. Nie, zostaw mnie. Zostaw mnie, proszę. Dlaczego wy mi to robicie? Dobra, mamy spokój, mam nadzieję. No, dobra. Jaraj się. Co ja zrobiłem? Straciłem wodę. No, ale pech. Ale, a dobra, tu jest woda. O kurde, ale jezioro. Jezioro bajoro. Dobra, zróbmy tak. Weźmy tutaj stąd. Dobra, podejdź tu. No, chodź. Dobra, świetnie. Po prostu, że nie będę się ratować. Okej, okay, mamy to teraz tak, czyli tutaj pod tym jest jeszcze lawa, nie ma lawy, dobra, i teraz robimy sobie tak. Robimy diamentowe narzędzia i musimy zebrać masa. Co ja zrobiłem? Przepraszam widzowie, nie widzieliście tego. Boże, tragedia. Ale okej, okay, zróbmy sobie diamentowy kill-off i kopiemy w takim razie obsydian. To trochę potrwa, coś tak czuję. Potrzebujemy ile? 24 obsydianu? To jest strasznie dużo, to jest, nawet bym powiedział, mega dużo. Więc może ja po prostu zrobię cięcie, widzowie, żeby wam nie robić tutaj, prawda, jak to się mówi, żeby was nie zanudzać tym, jak ja kopię obsydian, dobra? Więc widzimy się, jak już będę miał 24 obsydiany. Dobra, widzowie, uzbierałem, mamy 24 obsydiany i w tym momencie robimy cel naszego odcinka, czyli obsydianowa zbroja w Minecraft. Uwaga, robimy to. To jest najpotężniejsza zbroja prawdopodobnie, jaka jest do zrobienia w ogóle w tej grze. Więc uwaga, mamy to. Mamy najpotężniejszą zbroję w Minecraft. Jeszcze ona ma jakiś enchant. O kurcze, to jest jakiś... Ona ma flame resistant. Joka, to jest dobra zbroja. Czekajcie, ja chcę sprawdzić, ile mi by zajęło zginięcie. Znaczy, może nie zginięcie, bo nie chcę za bardzo ginąć. Ale zjedzmy sobie tutaj, żeby nam się zregenerowało życie. Ile mamy serduszek? Widzicie to, widzowie? To jest najpotężniejsza zbroja, jaką widziałem. Dobra, uwaga, wskakujemy do lawy. Nic mi to nie bierze. Nic. Tak o, stoimy se w lawie. Pół serduszka i no, od razu mi się odnawia. Zjedzmy sobie. I uwaga, od razu. Nic to mi nie robi taka lawa.
Nic. Ja cię sunę. Totalnie potężna. Dobra, nie wiem, ta zbroja. Ja jestem ciekaw tylko, jak ona jeszcze z wysokości. Dobra, uwaga, robimy ostateczny test. Ostateczny test na obsydianowej zbroi w Minecraft. Upadek z ogromnej wysokości. Ja wam już pokazuję, jaka to będzie wysokość. Uwaga, wpisujemy sobie fajną komendę. TP Szczypson, albo po prostu TP. I robimy tak. Tak, a środkową dajemy 1000, z 1000 kratek, uwaga. Jesteśmy na 1000 kratce, dajemy tak, uwaga, spadamy na dół. Nie widać mnie? Na F5 mnie nie widać. Co jest? Czy ja w ogóle spadam w dół? Spadam, chyba spadam, nie? Dlaczego mnie nie widać na F5? Uwaga, czy ja to przeżyję? Niestety nie, ale warto było zrobić ten test. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Niestety obsydianowa zbroja nie wytrzymała upadku z 1000 kratek. Przykro mi, liczyłem na to, że jednak udaje się. No ale niestety, jak widać, nie ma takiej możliwości. A ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.